Po II wojnie światowej Europa podzieliła się na dwie strefy wpływów. Polska znalazła się po wschodniej stronie żelaznej kurtyny, dołączając do bloku krajów komunistycznych, zależnych od Związku Radzieckiego. Komuniści wprowadzili rządy terroru. Codziennością Polaków stały się represje, cenzura i propaganda. Komunizm wiązał się również z transformacją gospodarczą. Prywatne firmy i liczne gospodarstwa rolne zostały upaństwowione. Centralne zarządzanie gospodarką okazało się być fatalne w skutkach. W latach 60. nastał kryzys, który doprowadził do wybuchu strajków robotniczych w grudniu 1970 roku. Strajki zostały brutalnie spacyfikowane przez rząd Władysława Gomułki. Zginęło około 40 osób, a ponad 1000 zostało rannych. Po wydarzeniach grudniowych Gomułka ustąpił ze stanowiska pierwszego sekretarza, a funkcję tę objął Edward Gierek, który wdrożył reformy modernizujące gospodarkę. Polska zaciągnęła w krajach zachodnich kredyty na budowę nowych fabryk i infrastruktury, dzięki którym planowano wytwarzać produkty na eksport. Pierwsza połowa lat 70. była okresem ożywienia gospodarczego. Jednak plan Gierka nie zadziałał tak, jak zakładano. Brak wykwalifikowanych kadr, zacofanie technologiczne oraz źle zaplanowane inwestycje doprowadziły do sytuacji, w której utrzymanie fabryk wymagało dalszego zadłużania kraju, a koszty produkcji przewyższały wartość wytwarzanych produktów. W ten sposób pod koniec lat 70. rozpoczął się kolejny kryzys. Wśród społeczeństwa rosło niezadowolenie z rządów PZPR. Jednak ludzie mający w pamięci pacyfikację strajków z 1970 i 1976 roku bali się opowiedzieć przeciwko rządowi. Nadzieję przyniósł Polakom wybór Karola Wojtyły na papieża w 1978 roku. Abemus papam! Nie wstąpi duch twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Kryzys cały czas się pogłębiał. W sklepach brakowało podstawowych produktów, takich jak mięso, odzież czy papier toaletowy. A żeby cokolwiek kupić, trzeba było stać w długich kolejkach. Lubelszczyzna była regionem określanym jako Polska B. Niskie zarobki, braki w sklepach – to była nasza codzienność. Po herbatę, kawę, mleko w proszku dla dzieci jeździliśmy do Warszawy i Katowic. Czarę goryczy przepełniła podwyżka cen mięsa wprowadzona z początkiem lipca 1980 roku. 8 lipca po podwyżce cen w bufecie zakładowym WSK Świdnik rozpoczął się strajk robotniczy. Informacja o protestach dotarła do Komitetu PZPR, a w Świdniku i Lublinie robotnicy zaczęli mówić o strajku. Po południu protest rozpoczęła załoga autoryzowanej stacji obsługi Polmozbyt w Lublinie. Media komunistyczne nie mówiły nic o strajkach, ale informacja dotarła do Radia Wolna Europa. Tu rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa. Władze chciały za wszelką cenę stłumić strajki. Wśród robotników powołano aktyw partyjny mający na celu złamanie strajku i powrót do pracy. Partyjni prowokatorzy próbowali wyciągnąć tłum na miasto, wywołać chaos i dać władzom pretekst do siłowej pacyfikacji strajku. Jednak strajkujący nie ulegli prowokacjom. Trwali w strajku okupacyjnym i protestowali na terenie zakładów pracy. Władze nie wiedziały, jak rozwiązać problem i przywrócić pracę w zakładzie. W końcu 11 lipca dyrekcja podpisała z pracownikami porozumienie, akceptując postulaty przedstawione przez załogę WSK Świdnik. Było to pierwsze porozumienie między robotnikami a partią w historii PRL-u. Po świdnickim sukcesie do strajku dołączyły zakłady pracy z całej Lubelszczyzny. Strajki wybuchają m.in. w fabryce samochodów ciężarowych FSC, zakładach azotowych Puławy, lubelskich zakładach przemysłu skórzanego, fabryce maszyn rolniczych Agromet, LZNS, Polmozbyt, lubelskiej fabryce WAG, Predom Eda Poniatowa, Techmatrans Opole Lubelskie, Trawena w Trawnikach i wielu innych zakładach.
16 lipca 1980 roku na terenie Lublina i województwa lubelskiego strajki obejmowały 32 zakłady pracy i uczestniczyło w nich blisko 10 tysięcy ludzi. 17 lipca strajk w lokomotywowni Lublin rozszerzył się na cały lubelski węzeł kolejowy PKP. Do strajku przystąpiło ponad 2 tysiące ludzi. Wstrzymano ruch pociągów. Ta informacja dotarła do innych węzłów PKP w kraju. Szczególnie bolesne dla władz i zauważalne dla społeczeństwa w Lublinie są strajki kierowców, wstrzymujące dostawy do sklepów i na place budów. 18 lipca Lublin jest sparaliżowany. Strajkuje cała komunikacja publiczna miasta, MPK Lublin, transport towarów do sklepów i wiele zakładów. Ludzie nie docierają do pracy. Strajk trwa w Lubartowie, Puławach, Kraśniku, Świdniku, Garbowie, Ostrowie Lubelskim i innych miejscowościach Lubelszczyzny. Władze gubią się w rachubach co do zasięgu i liczby strajkujących. Komuniści w tajnych meldunkach przyznają, że sytuacja wymyka się spod kontroli. Załogi firm są zdekompletowane. Występuje lawinowy wykup chleba, kasz, mąki, makaronu oraz paliwa i innych produktów. Chleb znika z półek o 8 rano. Media komunistyczne milczą. Trwa blokada informacyjna w prasie, radiu i telewizji polskiej. Rozchodzi się pogłoska o planowanym w Lublinie wielkim strajku 19 lipca. Dzień 18 lipca 1980 roku był kulminacyjnym momentem strajków w Lublinie i na Lubelszczyźnie. Do pracy nie przystąpiły załogi 80 zakładów pracy, z czego 41 z samego Lublina. Szacuje się, że nie pracowało od 21 do 27 tysięcy osób. Dotychczas odważni robotnicy protestowali na terenie swoich zakładów pracy. Tym razem strajki wybuchają w przestrzeni publicznej miast. Strajkują kierowcy miejskiego przedsiębiorstwa komunikacyjnego. Przestały kursować autobusy, trolejbusy i pociągi. Władze wprowadzają komunikację zastępczą. Paraliż Lublina trwa. Mieszkańcy Lubelszczyzny na niespotykaną skalę wywarli presję na władzy. W krytycznej sytuacji z apelem o podjęcie pracy wystąpiły komunistyczne władze wojewódzkie. Służba Bezpieczeństwa rozpoczęła aresztowania kilkunastu osób zaangażowanych w zbieranie informacji o strajkach, które były przekazywane do zachodnich mediów. Do strajków na Lubelszczyźnie przyłączyło się już 139 zakładów. Około godziny 21 przerwano nadawanie lokalnej radiowej rozgłośni UKF i odczytano komunikat z posiedzenia Biura Politycznego KCPZPR. Wyrażono w nim zaniepokojenie przestojami w pracy i sytuacją ogólną w mieście. Biuro Polityczne KCPZPR w Warszawie powołało komisję rządową do rozwiązania problemu lubelskiego. Rankiem 19 lipca z kiosków ruchu znikało błyskawicznie nadzwyczajne wydanie Sztandaru Ludu. W numerze opublikowano komunikat biura i apel do mieszkańców Lublina. W sobotę 19 lipca strajkowały 42 zakłady i ponad 20 tysięcy ludzi. Władza wywiesiła na ulicach miasta plakaty z apelem do mieszkańców, tym samym, który ukazał się w Sztandarze Ludu. Po rozmowach władz ze strajkującymi do pracy przystąpiło MPK, a wieczorem węzeł PKP. 21 lipca strajki nadal trwają. Centrum Lublina, KPN, rozrzucił ulotki na temat strajków. SB przejęła ponad 500 sztuk. Protesty zakończyły się 24 lipca wraz z końcem strajku spółdzielni Bajka Lublin, ale atmosfera strajkowa trwała jeszcze przez kilkanaście dni. Uaktywnia się opozycja polityczna, nasila się kolportaż bibuły. W czasie lubelskiego lipca zgłoszono ponad 1200 postulatów i wniosków. W zdecydowanej większości miały one charakter wewnątrzzakładowy, socjalny i ekonomiczny. Niektóre z nich wykraczały poza ten horyzont. To właśnie w lipcu 1980 roku odważni robotnicy Lubelszczyzny postawili postulat wolnych sobót, wówczas odrzucony przez władzę, ale kilka tygodni później umieszczony na liście 21 postulatów gdańskiego sierpnia. Żądano zrównania zasiłków rodzinnych z milicją i wojskiem. Podważono dotychczasową rolę czerwonych związków zawodowych,
i poddano krytyce ich uzależnienie od władzy komunistycznej. Sukces lubelskiego Lipca był sygnałem dla innych zakładów pracy w kraju. Lubelskie strajki utorowały drogę do pokojowych, bezkrwawych protestów na terenie zakładów pracy, które stały się inspiracją dla robotników do rozpoczęcia dalej idącego w swoich postulatach strajku w Stoczni Gdańskiej i na całym Wybrzeżu. W Stoczni Gdańskiej utworzony został niezależny, samorządny związek zawodowy Solidarność. Kolejne lata upłynęły na walce o wyzwolenie spod komunistycznego reżimu. W 1981 roku miały miejsce zamachy na życie Jana Pawła II i Ronalda Reagana, którzy popierali polską opozycję. W grudniu tego samego roku na terenie PRL wprowadzony został stan wojenny, a Solidarność została zdelegalizowana. Tysiące ludzi zostało aresztowanych, a 122 osoby straciły życie. Polacy byli jednak nieugięci w walce o wolność i w 1989 roku miały miejsce pierwsze częściowo wolne wybory, a Polska zapoczątkowała upadek komunizmu w krajach bloku wschodniego, skutkiem czego jesienią 1989 roku upadł mur berliński, a dwa lata później, w 1991 roku, doszło do rozpadu Związku Radzieckiego.